trzeci dzień wycieczki po ziemi opolskiej i zaczynamy od Prudnika i klasztoru franciszkanów, w których był więziony w latach 1954-55 błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Klasztor franciszkanów leży w dzielnicy Prudnik-Las, około 4 km za centrum miasta. Mijamy bardzo ładny budynek w stylu neobarokowym, który należy do stadniny koni Prudnik. Dojeżdżamy do parkingu przy sanktuarium. Kapliczka Chrystusa Frasobliwego upamiętnia dwóch ojców franciszkanów, Grzegorza Simona i Adalbertusa Brosika, zamordowanych w marcu 1945 roku. Autorem rzeźby jest Antoni Pasionek z Jaworznej. Mozaiki z wizerunkami świętego Józefa i kardynała Stefana Wyszyńskiego informują, że było to miejsce jego uwięzienia. W lesie, w pobliżu zespołu klasztornego, umieszczono dzwonnicę. Dzwon jest darem parafii Rudziczka. Obok tablica z powitaniem pielgrzymów i turystów. Zespół klasztorny składa się z budynku klasztoru i sanktuarium kościoła świętego Józefa. Wchodzimy do klasztoru, w którym na pierwszym piętrze znajdowała się cela, miejsce uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W niewielkim pokoju skromne wyposażenie, stół, przy którym siadał i wiele pisał, komoda z misą do mycia, szafa, łóżko i biblioteczka. W gablocie skromny ornat kardynała. Kardynał Wyszyński był więziony wraz z księdzem Stanisławem Skorodeckim i zakonnicą Leonią Graczyk. Klasztor znajdował się od 1 października 1954 roku pod zarządem wojska, a zakonnicy musieli go opuścić w ciągu 2 godzin. Teren ogrodzono, w dawnej organistówce urządzono wartownię. Załogę stanowiło 30 osób. Drugie piętro zajmowali wyżsi funkcjonariusze, parter był przeznaczony na kuchnię i dla dozorców. Uwięzieni mogli wychodzić do ogrodu przez wspólną klatkę schodową. Na tym rysunku przedstawiona jest historia klasztoru. Po przewiezieniu kardynała Wyszyńskiego do Komańczy urządzono w klasztorze prewentorium dla dzieci. Zakonnicy mogli powrócić do swojego klasztoru w 1956 roku dzięki staraniom Komitetu Katolickiego z Prudnika, na czele którego stanęli Waleria i Stanisław Nabzdykowie. Klasztor był zrujnowany, kościół ogołocony z wyposażenia. 8 marca 1996 roku odbudowany kościół świętego Józefa został podniesiony do godności sanktuarium przez biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Obecny kościół powstał w 1866 roku i zgodnie z regułą franciszkańską jest jednonawowy oraz skromnie wyposażony. W neogotyckim ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu świętego Józefa z Dzieciątkiem. Oryginał namalowany przez Alberta Küchlera zaginął w czasie zajmowania klasztoru przez wojsko. W zwieńczeniu krucyfiks obok figury Matki Bożej świętego Jana Ewangelisty oraz dwóch aniołów. Obok obrazu umieszczono figury świętego Jana Chrzciciela, Klary, Paschalisa i Jana Kapistrana. Po bokach prezbiterium 2 ołtarze, z lewej strony z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz z prawej Matki Bożej.
stację Drogi Krzyżowej, kilka obrazów oraz skromny chór z organami uzupełniają wyposażenie kościoła. Zespół klasztorny otoczony jest gęstym lasem. Obok sanktuarium zbudowano grotę z figurami Jezusa zdjętego z krzyża i jego najbliższych. W 1903 roku ojciec Benedykt Ber zaakceptował pomysł nauczyciela Filipa Robotty i zbudował grotę lurdzką. Skały do groty sprowadzono z Nadrenii. Jest w niej ołtarz polowy. Na polanie przed klasztorem oraz w lesie ustawiono stację Drogi Krzyżowej. Podczas pobytu w Prudniku kardynał Wyszyński pomyślał o odnowieniu na Jasnej Górze lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza. Nastąpiło to 26 sierpnia 1956 roku w obecności miliona wiernych. Kolejnym celem naszej wycieczki jest Pałac w Mosznej. Przy ulicy Dąbrowskiego znajdują się zabudowania byłych koszar. Ich budowę rozpoczęto w 1901 roku i zakończono w 1903. Stacjonowały w nich różne jednostki wojskowe Prus, Republiki Weimarskiej i hitlerowskich Niemiec. To główna brama. Po wojnie stacjonował tu Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza oraz 15 Pułk Wojsk Obrony Wewnętrznej. Garnizon prudnicki został zlikwidowany 10 maja 1994 roku. Za okazałym budynkiem gimnazjum nr 1 z lat 1861-62 widoczna jest bryła kościoła świętego Michała Archanioła. Opuszczamy już Prudnik i drogą nr 40 jedziemy do Pałacu w Mosznej, który obejrzymy w kolejnym odcinku.